Witam serdecznie na naszym dzisiejszym podsumowaniu sesji w czwartek. Wielcy bankierzy centralni debatują, obradują jutro wystąpienie powera, dlatego na pewno warto to mieć na uwadze i mamy dosyć ciekawą sesję. Na GPW, o której również dzisiaj będę oczywiście wspominał. Podsumujemy dokładnie wszystkie poszczególne zestawienia, również mamy sporo wyników, które wpłynęły na zachowanie tego, co dzisiaj wydarzyło się na parkiecie, jednym słowem, będzie ciekawie. Warto pozostać, warto subskrybować i warto być aktywnym w komentarzu oraz oczywiście lajkować, gdyż przypominam, że jeżeli pod którymś z nagrań będzie stołapek w górę, to oczywiście powołamy listę perełek, hitów, spółek, o których warto mówić, warto je analizować. Warto oczywiście je monitorować, dlatego zachęcam do aktywności. A teraz, już nie przedłużając, przechodzę do konkretów, czyli do pierwszych rynkowych informacji. NBP znów dołożył złoto do skarbca. W lipcu Narodowy Bank Polski dokonał całkiem pokaźnych zakupów złota. Wynika z oficjalnych danych Polskiego Banku Centralnego. W ten sposób realizowana jest polityka osiągnięcia 20% udziału kruszcu. W ogóle rezerw walutowych Polski. W lipcu w skarbcach NBP przybyło około 14,3 ton złota, dzięki czemu polskie rezerwy powiększyły się do blisko 391,7 ton. To już o 33 tony więcej niż na początku roku. W Europie maj przemysł, tonie usługi rosną, Igrzyska podbiły wyniki dla Francji. Sierpniowe odczyty PMI ze strefy euro wskazały na kontynuację ślamazarnego ożywienia gospodarczego. Zapaści w przemyśle towarzyszyły lepsze od oczekiwań wyniki sektora usług. Wiele wskazuje jednak na to, że była to jednorazowa poprawa. Łączny wskaźnik PMI dla strefy euro w sierpniu przyjął wartość 51,2 punktów. To jeden punkt więcej niż w lipcu i najlepszy wynik od trzech miesięcy. Co więcej... Pogłębiła się dywergencja pomiędzy przemysłem a usługami. Sektor wytwórczy w sierpniu odnotował jeszcze szybszy regres. Przemysłowy PMI obniżył się z 45,8 punktu do 45,6 punktu i odnotował najniższy rezultat od 8 miesięcy. Przyspieszył za to wzrost w sektorze usług, gdzie wskaźnik PMI podniósł się z 52,1 punktu do 53,3 punktu, wyraźnie przewyższając przy tym rynkowy konsensus na poziomie 51,9 punktów. Lipcowe posiedzenie RPP. Obecny poziom stóp nie zapewni powrotu CPI do celu. Członkowie RPP w lipcu oceniali, że nie ma potrzeby wzrostu stóp procentowych w reakcji na przewidywany w najbliższych kwartałach wzrost inflacji o charakterze szoku podażowego. Wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu RPP z 2 i 3 lipca. Pojawiła się jedna opinia, że obecny poziom stóp nie zapewni trwałego powrotu CPI do celu. No to kiedy obniżki? Znacząca większość RPP myśli o dyskusji o ewentualnych obniżkach stóp na początku 2025 roku. Dramat. Choć nie wiadomo, czy zaowocuje to decyzjami, poinformował w radiu Talk FM członek RPP Ludwik Kotecki. Jego zdaniem, według bieżących obserwacji, w 2024 roku NBP nie wypracuje zysku, a warto. Przypomnieć, że w przypadku odnotowania zysku przez NBP wypłaca 95% tej kwoty do budżetu państwa. W 2023 roku NBP odnotował stratę 20,8 miliarda złotych. Skromna strata. Ile kosztuje wybudowanie CPK? Mówię o, o samym porcie lotniczym? Podrzuć w komentarzu, bo to są dosyć ciekawe kwoty. Dodatkowo zerknijmy na sprzedaż miedzi przez grupę KGHM. Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 59,6 tysiąca ton i była wyższa o 16% rok do roku. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w lipcu 61,4 tysiąca ton o 7% więcej rok do roku. Zobaczymy czy ta informacja dzisiaj wpłynęła na kurs. Na podsumowaniu. MOL. Węgierski koncern energetyczny MOL prowadzi negocjacje w sprawie zapewnienia bezpiecznych dostaw rosyjskiej ropy naftowej przez Ukrainę. I jest bliski zawarcia porozumienia. To pułapka na polską gospodarkę, tak twierdzi Prezes Orlen. Orlen planuje, że nakłady inwestycyjne w 2024 roku wyniosą 35,3 miliarda złotych i będą o blisko 9% niższe niż we wcześniejszych planach. Poinformował w czwartek prezes koncernu. Dodał, że mimo niższych nakładów fronty inwestycyjne pozostają bez zmian. Orlen chce zdecydować o przyszłości Olefin-3 przed grudniową aktualizacją strategii. Decyzję o przyszłości inwestycji w Olefiny-3 chcemy podjąć przed publikacją aktualizacji strategii, którą zapowiedzieliśmy na grudzień 2024 roku. Do tej pory Orlen przeznaczył na kompleks Olefiny-3 około 12 miliardów złotych. Jednym słowem, już dwa razy by wybudowali lotnisko, samo CPK. To jest dopiero ciekawe. Prezes podtrzymał, że Orn analizuje inwestycję w kompleks Olefiny 3, a na decyzję o jej przyszłości potrzebuje czasu. W jego ocenie rozpoczęcie inwestycji, której wartość wzrosła do 25 miliardów złotych, nie było oparte na racjonalnych przesłankach i jest pułapką zostawioną przez poprzedni zarząd łockiego koncernu. Kurs euro poszedł w górę. Zgodnie z przewidywaniami analityków w tym tygodniu obserwujemy korekcyjne osłabienie złotego. Kurs euro kierował się w stronę poziomu 4,30, który przy sprzyjających okolicznościach powinien na jakiś czas zatrzymać deprecjację polskiej waluty, chociaż najważniejszy będzie tutaj dolar. Czy dolar tonie, czy też nie? Za chwilkę na podsumowaniu się tym zapoznamy, jak złoty sobierać do poszczególnych walut, bo wiemy, że jesteśmy w takim okresie czasu, który nie do końca przyja umocnieniu złotego. ML System dzisiaj miał bardzo ładną sesję. Zobaczymy finalnie, jak to się zakończyło. No i oczywiście... Musiało być to spowodowane pozytywną informacją. Półka zależna ML System zawara umowę dostawy produktów fotowoltaicznych na cele realizacji inwestycji dla klienta w USA, w stanie New Jersey. Podał ML System w komunikacie, łączna wartość umowy wynosi 2,9 miliona dolarów. Jednym słowem gratulujemy. Asbis szacuje, że miał w lipcu tego roku skonsolidowane przychody na poziomie około 223 miliony dolarów wobec 222 milionów w lipcu ubiegłego roku. Ceny ropy stabilizują się na najniższych poziomach od stycznia. Ceny ropy utrzymują się na najniższych od stycznia poziomach. Uwaga uczestników rynku zwrócona jest na koniunkturę dwóch największych konsumentów surowca USA i Chin oraz decyzję PET. No i nie zapominajmy o Bliskim Wschodzie, bo gdy dojdzie rzeczywiście do eskalacji, w jakiś sposób sprowokują Iran bądź sami zaatakują Iran, no to wiadomo, czym to grozi, jeżeli chodzi o kurs ropy i nie tylko. Zobaczmy, co ciekawego. Płynie z największego banku w Polsce. PKBP szykuje rewolucję. Zdalne hipoteki dla wszystkich klientów. To będzie dopiero coś. Szef PKBP poinformował, że bank chce umocnić swoją pozycję na rynku kredytów hipotecznych, aby nie spadać poniżej 30% udziału w sprzedaży hipotek. Taki to jest gigant. PKBP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb państwa ma 29,43% akcji banku. Wartość aktywów PKBP wynosi 507,3 miliarda złotych. Spółka obsługuje 12 milionów klientów i śpi na kasie. Jak dłużej, największy bank zarobił 300% więcej. Wyniki PKoBP przebiły prognozy. Zysk netto grupy PKBP w drugim kwartale 2024 roku wzrósł do 2 miliardy 351 milionów złotych 587 milionów rok wcześniej. Wynik banku okazał się 10% powyżej oczekiwań. Konsensus Pub Biznes zakładał zysk na poziomie 2 miliardy 142 miliony. Zysk netto w drugim kwartale wzrósł o 301% rok do roku i 15% kwartał do kwartału. Po pierwszej połowie tego roku zysk netto grupy PKBP wyniósł 4,4 miliarda złotych, czyli wzrósł o 115%. Takie pieniądze wchodzą w grę. jak myślisz? W czyim interesie byłoby teraz obniżanie stóp procentowych? Banki. Muszą dostać swoje i ci wszyscy, którzy są u mnie na zamkniętych spotkaniach, to słyszą to zdanie już od bardzo, 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 bardzo dawna. Dopóki się banki nie nachapią, to obniżek nie zobaczymy. GTC odnotowało w drugim kwartale 2024 roku 21,2 miliona euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej i 33,5 miliona euro EBIT. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 13,8 miliona, a zysk operacyjny 26,2 miliona. Czyli widzimy, że jest powyżej konsensusu. Pytanie, jak na to dzisiaj GTC zareagowało na parkiecie. Grupa Kino Polska miała w pierwszym półroczu tego roku 36,3 miliona złotych zysku netto, więcej o 52,8%. Gratuluję. EBIDA wzrosła o 26,9% do 76,7 miliona złotych. Zyski grupy Orlen zniknęły. Gigant ze stratą tnie inwestycje. Pełny raport grupy Orlen pokazał, że największa polska spółka zaksięgowała pierwszą od 2020 roku kwartalną stratę. To efekt zwłaszcza regulacji związanych z mrożeniem cen energii, elektrycznej i gazu, ale także postępującego spadku marsz rafineryjnych. Koncern poinformował przy tym o mniejszych wydatkach inwestycyjnych w tym roku. Grupa Orlen. W drugim kwartale tego roku wypracowała przychody na poziomie 69,5 miliarda złotych. Jest to spadek aż o 12% rok do roku oraz stratę netto wynoszącą 34 mln złotych. Skorygowany wynik EBITDA LIFO uwzględniający m.in. zdarzenia jednorazowe ruchy na zapasach, ale także odpisy wyniósł 5 miliardów złotych i był niższy o 54,1% rok do roku. Z wyłączeniem efektu regulacji EBITDA LIFO wyniosła 11,3 miliarda złotych i była wyższa o 8% rok do roku. Konsensus prognoz zebranych przez Bloomberga zakładał, że przychody wyniosą 77,9 miliarda złotych, natomiast prognozowano, że kwartał grupa skończy ze stratą wielkości 718 milionów złotych. No to zobaczymy jak na to wszystko dzisiaj zareagował Orlen, bo jak pamiętam początek sesji był na minusie. No ale zobaczymy jak finalnie. Zakończyli dzisiejszy dzień. Wydatki inwestycyjne Orlenu w 2024 roku wyniosą 35,3 miliarda złotych o 9% mniej niż zakładano. Zysk netto grupy Energa wchodzącej w skład grupy kapitałowej Orlenu, spadł w pierwszym półroczu tego roku o 42% i wyniósł 833 miliony złotych. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,9 mld złotych. Cyfrowy Polsat. Grupa Cyfrowy Polsat oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2024 roku będzie rósł w średnim, jednocyfrowym tempie. Wcześniej grupa prognozowała niskie, jednocyfrowe tempo wzrostu, a dzisiejszą gwiazdą sesji na pewno jest. jest dzisiaj Cyfrowy Polsat. Jak dużą gwiazdą, to za chwilkę sobie zobaczymy, ale na początek posprawdzajmy te wszystkie informacje, bo było ich dzisiaj. Całkiem sporo, co skończyło się euforią. Często sobie omawialiśmy cyfrowy Polsat, czy to na vip czy na przeglądzie sektorowym. To jest jedna z tych spółek, można powiedzieć, uśpionych, a wiemy, że rynek nie znosi próżni, w końcu się upominał tego typu spółki, tak więc warto być cierpliwym. Popatrzmy dalej. Cyfrowy Polsat podtrzymuje plan stabilizacji bidda grupy w 2024 roku. W 2023 roku bidda grupy spadła o 6,91% do 3 miliardy 231 Milionów. W pierwszym półroczu tego roku EBITDA grupy wzrosła o 16,1% do 1 811 milionów. Cyfrowy Polsat Zygmunta Solorza się rozpędza. Jeden z ciekawszych obszarów inwestycyjnych. Kurs cyfrowego Polsatu na warszawskiej giełdzie zalicza ogromny wzrost po wynikach. Inwestorzy widzą coraz lepsze perspektywy dla spółki i podnoszą cenę jej akcji najwyżej od roku. Analityk z domu maklerskiego BDM mówi, że to obecnie jeden z ciekawszych pomysłów inwestycyjnych z grupy dużych spółek na GPW. Cena akcji cyfrowego Polsatu w czasie czwartkowej sesji powędrowała do 14,42 za akcję, rosnąc o ponad 11%. Tak dużo za papiery spółki nie płacono od września zeszłego roku. No to zerknijmy na te wyniki, co tam ciekawego. Ebida grupy cyfrowego Polsatu wyniosła w drugim kwartale tego roku 865 mln zł i była o 4,3% wyższa od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez pod Biznes. Wynik wzrósł o 8,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przychody cyfrowego Polsatu sięgnęły 3 454 miliony i były o 1,1% niższe od konsensusu. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 5%. Cyfrowy Polsat podał, że segment usług dla klientów indywidualnych i biznesowych wypracował w drugim kwartale bieżącego roku 2 609 milionów złotych przychodów. Spadek o 3% i 625 milionów EBITDA z wyłączeniem zysku ze zbycia aktywów spadek o 2%. Najlepiej podsumujmy to tą tabelą, która nam obrazuje wyniki cyfrowego posatu w drugim kwartale tego roku i ich odniesienie do konsensusu a biznes dane w milionach złotych, ale my zwróćmy uwagę na ostatnią kolumnę, czyli na procenty, bo to nam obrazuje, czy spółka jest w dobrej tendencji, czy też nie. Widzimy, że jeżeli chodzi o przychody w drugim kwartale, to wzrost rok do roku. Wyniósł 5,7%, EBITDA 16,1%, EBIT wzrost o 35%, zysk netto jednostki dominującej wzrost o 470% ponad procent, marża EBITDA wynosi 2,37%, marża EBIT 2,69% i marża netto 3,88%. I jak to się finalnie zakończyło dla cyfrowego, za chwilę na podsumowaniu zobaczymy. Zysk netto Benefit System w drugim kwartale tego roku spadł do 108,9 mln złotych wobec 129,5 miliona przed rokiem. Wynik netto jest o 2,8% niższy od średniej oczekiwań analityków. Grupa odnotowała 157,1 miliona złotych zysku operacyjnego wobec 143,2 miliona roku wcześniej. W drugim kwartale 2024 roku przychody Benefit system wyniosły 844,8 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 697,5 miliona złotych. Fortę. Grupa fabryk mebli Forte miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2024 2025 zgodnie z szacunkami 23 miliony złotych skonsolidowanej EBITDA, co stanowi wzrost o 44% rok do roku. EBIT grupy za pierwszy kwartał wyniósł zgodnie ze wstępnymi danymi 9 milionów złotych, o 260% więcej rok do roku. Skonsolidowane przychody wyniosły zgodnie z szacunkami 251 milionów, o 5% mniej rok do roku. Sfinks. Sphinx Polska podpisał umowę o współpracy dotyczącą rozwoju sieci restauracji pod marką Sphinx w Egipcie i Arabii Saudyjskiej. A to jest dosyć ciekawy kierunek, tak więc zobaczymy, czy to też dzisiaj odbiło się na kursie Sphinxa, czy jednak inwestorzy przeoczyli tą informację. Czas na podsumowanie. Zanim bankierzy centralni rozpoczną swoją zabawę, sprawdźmy nastroje i podsumujmy dzisiejszą sesję. Widzimy, że na indeksie strachu i chciwości mamy poziom neutralny, który już niedługo może zmienić się w chciwość i mamy poziom 53. Pytanie tylko, czy będą gasić te nastroje, a być może nawet będą je rozbudzać. Zobaczymy już niedługo. Jeżeli chodzi o świat, dzisiaj spokojnie. Od Australii przez południową Afrykę, Azję, Europę, Kanadę, Bermudy, Meksyk czy Brazylia. Jak widzimy, spokojna zielona sesja. No to zerknijmy na SP 500. Pamiętajmy, że sesja jeszcze trwa w najlepsze, w momencie kiedy to nagrywam, jeszcze może ulec wszystko zmianie. Amazon praktycznie bez zmian. Meta traci 2,8, setnych, Google zyskuje 1,5%. Apple traci 90, Nvidia 2,7% na plusie, AMD 2,5%. Zerknijmy na topowe walory, czyli topowe wykresy. A tutaj widzimy, że Amazon zalicza dzisiaj cofkę. Dodatkowo Microsoft również delikatnie nam się cofa. Nvidia również, chociaż popatrzmy, niewiele Nvidii zostało do testowania poprzednich szczytów. Być może wyniki, które chyba z tego co pamiętam, w przyszłym tygodniu mogą tutaj pomóc. Tesla, jak widzimy, również w delikatnym minusie. Sprawdźmy na zachowanie krachowego indeksu, który jak widzimy, wrócił już prawie pełną fałką w tym momencie, jak to nagrywam. Jest 38470, prawie dwa punkty. Niemiecki DAX. Kontynuował dzisiaj delikatnie swoje wzrosty, próbują walczyć z oporami. Zobaczymy, czy uda im się ich pokonać. 18 505 punktów w tym momencie. Nasdaq również po wczorajszej wzrostowej sesji dzisiaj próbuje. Próba walki z oporami. Zobaczymy, bo jak to pokonają, to też będzie ciekawie. 19835 punktów. Być może jutro Powell pomoże swoim wystąpieniem. SP 500 już bardzo niewiele brakuje do testu historycznych szczytów. 5 625 punktów w tym momencie. Pytanie tylko, jak ci się wydaje: czy odpadną od tego podwójnego szczytu, jakby nie było, jest to opór? Czy rozjadą to bez najmniejszego zatrzymania? I szaleńcza Hossa będzie trwać w najlepszy. W końcu mamy cykl. Prezydencki. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, mamy zejście korekcyjne, przynajmniej na razie, 48 000, 40 878 punktów. Jeżeli chodzi o metale, popatrzmy na srebro, a srebro dzisiaj nam dosyć ciekawie cofa. 29 dolarów za uncję jest w tym momencie, również cofa i to znacząco złoto, ale pamiętajmy, że całkiem niedawno wyznaczyli nowe historyczne szczyty: 2481 dolarów za uncję, to i tak jest bardzo, to bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o kurs miedzi, to mieć. Jest przed silnymi oporami już kolejny dzień z rzędu potwierdzają zasadność oporu 9166 dolarów. Dodatkowo jeżeli chodzi o kurs za baryłkę, to widzimy, że przetestowali wsparcie. Dzisiaj mamy odbicie 76,5 dolara za baryłkę. Jeżeli chodzi o kurs gazu, to jest interwał miesięczny. Przypominam, gdyż gaz cały czas no nie szoruje jeszcze po dnie, a jest na bardzo niskich poziomach. Pytanie, czy tyle płacimy za gaz? Jak ci się wydaje? Daj znać w komentarzu, a popatrzmy, ten wykres jest cofnięty aż do roku 2008. Jednym słowem gaz warto mieć na radarze. Jeżeli chodzi o siłę bądź słabość złotego, no to popatrzmy, jak to wygląda na poszczególnych walutach. Frank do góry 4,52, funcik do góry 5,04 to dosyć mocna rakieta dzisiaj. Euro również do góry 4,28 i dolar również do góry 3,85. Czyli w końcu złotym zaczyna się. Osłabiać, zobaczymy dokąd to wszystko potrwa. Pamiętajmy, że przy na przykład eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie dolar będzie reagował. Jeżeli chodzi o euro-dolara, tutaj mamy cofkę 1.11, jednym słowem delikatnie nadbili opory. Z tego co pamiętam, ta chyba 200 nawet przebiegała, warto to sprawdzić, jakby nie było. To jest dosyć ciekawa strefa dla właśnie. Zobaczmy, co ciekawego się na kolejnym istotnym rynku, który działa dla nas 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Mamy strach i poziom 39. Zobaczmy na zachowanie poszczególnej topowej dziesiątki i setki. Bitcoin odbił ponad 2% w ciągu doby. Sztuka kosztuje niecałe 61 tysięcy dolarów. Ethereum 2611 dolarów rośnie o 30. BNB odbija 5,9%. Solana 2,6%. XRP 1,4%. A największe skrajności w topowej setce to Floki, które puchnie o 14%. Phantom 12%. Teta Network 11%. Czy Render również 11%. Tak więc dwucyfrowych dzisiaj odbić nam nie brakuje. Skoro Bitcoin rośnie, no to Alty też. Rosną. Fast token traci tutaj 4, Helium 3, 8, Tron 3% w dół i to są największe zejścia korekcyjne jak na razie. Przypominam, że dostęp do topowych giełd krypto mieszczą bezpośrednio w pod tym nagraniem. Dzisiaj w portfelu krypto również wleciało, wleciało nagranie, oczywiście z update'em obecnej sytuacji. A teraz już przechodzę do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW, co tam dzisiaj się wyprawiało? Tak więc rozpoczynamy od najliczniejszego sektora na GPW, co się wydarzyło na gamingu. A tutaj widzimy, że VR Fabric dzisiaj ładnie odbija 13%, Cherry 10, Black Rose 9,6%, 7 Level 9% i 9,3% na plusie. W odwrocie, Image traci 9%, EC Games 7,2% czy Call to Play. 6%, liderem obrotu oczywiście Król, CD Projekt, który dzisiaj zalicza 3% wzrost, 74 miliony na obrocie, 11 bit, bańka 600, sam indeks 1,2 na plusie, 1985 punktów. Popatrzmy na banki, a tutaj dzisiaj PKBP, Król Polskiej Bankowości, rośnie 1,18%, Aero 1,14%, w odwrocie mamy 5 banków, w tym bość traci najmocniej 2-3, 2% 3, 2% i delikatnie na minusie z MBank, PKO S.A. oraz BNP. Liderem obrotu PKO BP 161 milionów 500 alior. Sam indeks zyskuje 55 setnych, zamyka się na 13 099 punktów. Na OZE, OZE coś tam ostatnio się działo, no i zobaczmy czy gaszą, czy nie gaszą. MS System po informacji 583 na plusie. Luon 2%, czy Zeneris 1,5% na plusie, tak więc szaleństwa dzisiaj nie obserwujemy. Za to z drugiej strony popatrzmy na zejścia. Tutaj Fotowolt traci 6,8, PGF Grupa 6,3, czy Columbus 4,29. I popatrzmy, te zejścia na Columbusie generują naprawdę potężne obroty: 6 milionów 200 i zejście 4,2. Wygląda to ciekawie. Mamy system bańka 100 na obrocie. Popatrzmy na kolejne zestawienie, czyli oczywiście na branżę nieruchomości, a tutaj mamy Sochodev który ponad 13% i BSM również przebija 13%. PHN 5.4 liderem spadków jest dzisiaj Interburt P3,5, DL Holding 3% i liderem obrotu PHM Bańka 800. Sam indeks spada o 1,13, 3945 punktów na zamknięciu. Na budownictwie zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Selena FM 2.2 na plusie, Mostosa PLC 2.19 najmocniej. Traci dzisiaj Herkules 8.5 czy Compremium 4.91. Litrem obrotu Budimex 6.700 czy Mirbud 2.400. Sam indeks traci 4900 7937 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to oczywiście Global Connect, czyli spółki zagraniczne na warszawskim parkiecie. A tutaj, popatrzmy, tylko 4 wygenerowały jakikolwiek dzisiaj obrót. Jest to Nvidia, która rośnie 1.2. Maya traci 45 setnych, Porsche traci 61 setnych i Tesla traci 1,3 i generuje najwyższy obrót 94 tysiące. Na turystyce dzisiaj Rainbow na sporym obrocie Mańka 600 rośnie 1%, Enter traci 67 setnych, na ukraińskich spółkach Agroton 3,7 na plusie, Miklian 2,6 na plusie, najmocniej obrywa Astarta 2,19 setnych, na minusie i najwyższy obrót generuje Astarta 247 tysięcy. Na spółkach energetycznych, tutaj dzisiaj liderem jest ML System 5,8 Pep. 1,18 Najwięcej traci: Columbus 4,29 czy CES 3,40 i dyrektyw obrotu jest PG 8,6200. Columbus, sam indeks 18,7 na minusie 2514 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na główny indeks wig 20 No i tutaj gwiazda dzisiejszej sesji to oczywiście cyfrowy Polsat, który eksplodował potężny i udało się utrzymać ten wzrost 10,6%. Na płycie, więc gratuluję wszystkim, którzy oczywiście bacznie słuchali i oczywiście obserwowali sobie cyfrowy już od dawna. CD Projekt ładnie 3% na plusie, Dino 1,9, 1,18 PKBP, ale popatrzmy, rynek dosyć podzielił nam ten indeks. Najmocniej Oberwał Orlen 2,9 finalnie na minusie po tych informacjach. Kagich 2,11 na minusie, czyli OTSW 1,41 na minusie. Liderem obrotu jest PKBP 161 milionów, Orlen 160 milionów. Sam indeks dzisiaj spadł o zaledwie setnych czyli kosmetycznie na równe 2400 punktów. Popatrzmy na półki średnie z Envik 40, a tutaj widzimy lider wzrostów to. GreenX 471, ASBIS 39, Benefit. Najmocniej obrywa EuroCash, tracąc 5%. AWPL 34 na minusie, czy grupa pracy 314 na minusie. Tylem obrotu jest CCC 15 Banek, 13 Benefit, EuroCash 11. Sam indeks straci 400, 6210 punktów na zamknięciu. Popatrzmy sobie na swik 80. Co tam ciekawego się dzieje na ESVIK 80, i tutaj widzimy, że największe straty generuje Mabion 417, Echo 28, Wielton 264. Jednym słowem Mabion wraca do bazy. Jak dzisiaj Daj, daj znać w komentarzu, a najmocniej obrywa, ale w pozytywnym oczywiście znaczeniu, Oponeo rośnie 9,29. Już za jedną akcję trzeba zapłacić 80 zł. Niesamowite. MSSTM 583, Mercator 561, liderem obrotu jest dzisiaj Mercator 25 milionów i jak widzimy SWIG 80 rośnie o 37 setnych, 24 24375 punktów. Na New zobacz zobaczmy, co tam ciekawego dzisiaj się wydarzyło. FHDOM rośnie 16,9, VR Fabrik 13, potem na jakimś większym obrocie Share 10 czy Black Rose 9,68. Jakiegoś zawrotnego szaleństwa dzisiaj nie obserwujemy, no ale zobaczmy, czy czasami na spadkach nie mamy szaleństwa. I tutaj widzimy, że najmocniej spada Quarticon 18, SH Shopping 18, Auxila 18 czy Ecenology 15% na minusie. No to zobaczmy, co ciekawego dzieje się na obrotach. Czy jakaś spółka przekroczyła bańkę, czy też nie. No i widzimy, że tutaj mamy Krebsydrę, która wygenerowała obrót 500-2000. Sam indeks cofnął o 5,8 setnych. zamyka się na 258 punktów. Popatrzmy na indeks szerokiego rynku. A tutaj widzimy, że Kraken 25% na plusie, IBSM 13, Cyfrowy Polsa 10 i to są liderzy dzisiejszego Wzrostu z drugiej strony najmocniej cofa dzisiaj Adiuvo tracąc 12,4, PBS Finance 9, Hercules 8,5. Liderzy obrotu, no to tutaj oczywiście PKBP i Orlen, ale wysoko na pierwszym ekranie również mieści się spółka spoza WIG20, czyli CCC. Sam indeks WIG traci kosmetyczne 400, 84 170 punktów. Zerknijmy na wykresy, a na wykresie na WIGu widzimy, że konsolidacja trwa i wiemy, że 85 tysięcy to jest ważny opór do przybicia, a od spodu broni to Luka Hossy, która jest naturalnym wsparciem. Jeżeli chodzi o WIG-20, również mamy dosyć ciekawy klaster w rężu. Tak więc 2450 jest istotną strefą oporu. Którą muszą rozjechać, jeżeli chcemy zobaczyć wyższe poziomy. Z drugiej strony też mamy lukę Hossy, która, jakby nie było, jest wsparciem. SWIK 80 ma troszkę inną sytuację, bo tutaj musimy sobie poradzić z 24 500, jeżeli chcemy widzieć kontynuację wzrostów na małych spółkach. V, i tak i tak po tym krachu japońskim wrócili. Podobnie zresztą NWIK 40 też po tym krachu szybko wrócili, domknęli lukę, i 6300 jest potwierdzoną bardzo ważną strefą oporu. Jedne są, wygląda to bardzo, ale to bardzo ciekawie. Daj znać w komentarzu, jak Ty oceniasz sytuację przede wszystkim na cyfrowym posacie, bo wygląda to naprawdę. Bardzo ciekawie czy te wzrosty, oczywiście, mogą się na cyfrowym utrzymać, jak długo mogą potrwać i dokąd, oczywiście, cyfrowy może urosnąć, do jakich poziomów, ile może kosztować jedna akcja. Bo jak widzimy dzisiaj, można powiedzieć, sesja troszkę na koniec dnia się nam popsuła. Pytanie tylko, pod jakie informacje ewentualnie, które mogą dopiero na rynek pewnie napłynąć i co będzie się działo jutro, ale cyfrowy dał radę. Jak widzimy, rynek bardzo mocno dzisiaj w euforii wręcz upował akcję cyfrowego Polsatu. Pozdrawiam, trzymam kciuki za wyniki i do usłyszenia już jutro. Hej!